zanim kupisz berneńskiego psa pasterskiego. Oczywiście berneński pies pasterski to pies, który jest bardzo częstym wyborem i ze względu na wygląd, i ze względu na charakter, na zachowanie, ponieważ ten jest naprawdę bardzo fajny. Ale co warto wiedzieć, zanim się na niego zdecydujemy? Pierwsza sprawa to wielkość. Pamiętajmy, że to duże psy, potrafiące ważyć od 40 do 60 kg, co niekiedy może sprawiać pewne problemy. O czym niestety nie zawsze wiemy, gdy nie mieliśmy tak dużego psa, gdy nie mieliśmy do czynienia z tak dużymi psami. Dlatego zanim się na niego zdecydujemy, pamiętajmy, żeby niejako wyobrazić sobie, jak się żyje z tak dużym psem. Oczywiście to, że takiego psa warto zobaczyć w takiej dorosłej postaci, to jest coś oczywistego. Albo też na przykład porozmawiać z kimś, kto ma tak duże psy. Ale oczywiście to nie jest jakiś wielki problem. To kwestia tylko przyzwyczajenia się. Kolejna rzecz. Musimy pamiętać o tym, że chociaż to jest świetny pies rodzinny, wesoły, przyjazny, bardzo mocno oddany rodzinie, to jednak musimy mu zapewnić sporo naszego czasu. On uwielbia obecność ludzi, on bardzo mocno potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem i musimy mu ją zapewnić. Dlatego decydując się na zakup berneńskiego psa pasterskiego, musimy wiedzieć, że dosyć dużo czasu będziemy musieli mu poświęcić. Oczywiście nie mamy czasu na psa, nie lubimy być z psem, no nie decydujmy się na żadnego z psów, tym bardziej na berneńskiego psa pasterskiego. On potrzebuje dużo kontaktu z człowiekiem i wtedy jest naprawdę genialnym psem rodzinnym. Teraz niestety coś smutnego, zanim kupisz go, zanim się na niego zdecydujesz, niestety, ale berneńczyki żyją bardzo krótko. 7, 8, niekiedy 9 lat to jest długość życia berneńczyka, taka można powiedzieć maksymalna. Niestety z powodu kilku rzeczy, zapadalności na różne choroby, jego wielkości, te berneńczyki bardzo szybko nas opuszczają i musimy o tym bardzo mocno pamiętać, że one jednak żyją kilka lat krócej niż inne popularne psy. No to jest taka bardzo smutna rzecz. Kolejna rzecz. Są to psy, które poza tym, że potrzebują dużo kontaktu z ludźmi, to lubią być przy nas. Wielu osobom wydaje się, że berneńczyk, wypuścimy go na przykład, jeśli mamy duży ogród czy też duży plac i on sam się z sobą zajmie. Ale one też lubią być przy nas. Nie tyle, że będą się nam narzucać, tylko po prostu lubią być tuż obok nas. I żadne izolowanie, nic takiego nie wchodzi w regułę, ponieważ wtedy po prostu berneński pies pasterski będzie psem smutnym, nieszczęśliwym, a nikt oczywiście tego nie chce. Pamiętajmy też, zanim go kupimy, że to jest bardzo fajny stróż, o czym niestety wiele osób zapomina. Do tego stróż nie będący psem jakimś hałaśliwym, nie będącym jakimś bardzo aktywnym stróżem, czyli że obszczekuje wszystko, co w promieniu dosłownie kilometra, jak to niektóre psy mają w zwyczaju. Kolejna rzecz. Zanim go kupisz, pamiętaj, że dzięki dużej, bardzo dużej inteligencji i chęci współpracy to pies, którego warto szkolić. I do tego to szkolenie, to bycie z człowiekiem, wykonywanie zadań to dla berneńczyków coś bardzo, bardzo fajnego. Dla nich to jest czysta przyjemność. Dosyć, że zapewniamy mu ruch, naszą obecność, wysiłek fizyczny i umysłowy, to on ma zadanie. To jest pies, który często jest psem pracującym, psem pasterskim. I wykonywanie poleceń, jakichś zadań jest dla niego bardzo, bardzo ważne i sprawia mu po prostu przyjemność. Więc zanim się na niego zdecydujemy, pamiętajmy o tym, że to szkolenie to coś dla niego bardzo fajnego. I to nie tylko fajne rezultaty, fajne sztuczki, wykonywanie psich sportów, ale coś, co sprawia przyjemność i jemu i powinno sprawiać przyjemność również nam. Są to też psy, które lubią się z dziećmi i choć są psami uważnymi, delikatnymi, to jednak musimy pamiętać, że są duże i bardzo silne. Dlatego w kontaktach z tymi najmniejszymi naszymi pociechami jednak warto uważać, żeby nawet machnięciem ogona nie przewróciły naszego dziecka. Ale tak, to one się bardzo lubią z dziećmi, z większymi dziećmi się świetnie dogadują. Jak zawsze obie strony muszą wiedzieć, na jakich zasadach ta zabawa, można powiedzieć, ma przebiegać i jak zawsze pod opieką osoby dorosłej. To zawsze będę podkreślał. Kolejna rzecz, zanim zdecydujesz się na berneńskiego psa pasterskiego, musisz pamiętać, żeby nie doprowadzić do nadwagi. Niestety, ale te psy uwielbiają jeść, często są dosyć łakome, a wyniki tego, plus to, że naprawdę potrafią od nas wycyganić
wyprosić smakołyki. Może to spowodować, że właśnie będą niestety szybko łapały zbędne kilogramy, a to niestety ani się dobrze nie odbija na ich kondycji, na ich poruszaniu się, ani tym bardziej na zdrowiu. I ten krótki okres, jaki z nami spędzają, ten krótki czas, jaki z nami są, może się jeszcze skrócić. Więc uwaga na to, uwaga, żeby po prostu ich nie przekarmiać, żeby ta nadwaga mu nie groziła. Teraz ruch. Coś, co też się wiąże z tą nadwagą. Choć bardzo często słyszymy, że nie potrzebują dużo ruchu, oczywiście Bernańczyki, to wcale nie oznacza to, że nie potrzebują go wcale. Nie oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że nie potrzebują go bardzo dużo. Musimy pamiętać, że Bernańczyk też wymaga pewnej ilości ruchu. Nie będzie go potrzebował tyle, co owczarek niemiecki, labrador, ale jednak ten ruch musimy mu zapewnić i żeby nie tył, i żeby był po prostu zadowolony. Każdy pies potrzebuje odpowiedniej ilości ruchu. Bernańczyk też. I pamiętajmy, że młode Bernańczyki przez początkowy okres ich życia to są psy dosyć bardzo aktywne. Z czasem, z wiekiem one się uspokajają, już tej potrzeby ruchu, tego temperamentu nie mają tak dużego, ale na początku niektórzy mogą się tego wystraszyć. Z biegiem czasu ta potrzeba ruchu się zmniejsza do takiego poziomu, że raczej nikomu nie, zapewnienie tej odpowiedniej ilości ruchu nie powinno przeszkadzać. Pamiętajmy, że ten ruch to coś, co świetnie wpływa na jego stan zdrowia i ten ruch i wysiłek umysłowy, ponieważ tego też Bernańczyki potrzebują, to coś bardzo, bardzo fajnego. Zanim go kupisz, pamiętaj też, że chociaż to wychowanie może się wydawać banalne, to jednak musimy mu poświęcić i czas, i dosyć dużo konsekwencji i cierpliwości. Ten wygląd tego psa niektórym sugeruje, że te psy wychowią się same. Żaden pies nie wychowa się sam. Każdy pies wymaga naszego czasu, cierpliwości, nauczenia go, co wolno, czego nie wolno. Tak samo jest z Bernańczykiem. Ale wychowanie tych psów nie nastręcza raczej problemów. Nawet ktoś, kto nie ma doświadczenia z psami, a po prostu będzie zważał na to, co robi, jak uczy tego psa, raczej nie powinno mu to sprawić problemów. Ale tak jak zawsze, pamiętajmy, że to wychowanie jest bardzo ważne. I byłbym zapomniał, socjalizacja z innymi psami. Chociaż to są psy, które nie są agresywne, psy, które nie wchodzą w konflikty, nie będą dążyły do konfrontacji, to jednak ta socjalizacja z przedstawicielami tych innych obców psów, musimy ją wykonać, żeby po prostu kiedyś nie doszło do jakichś problemów. I pamiętajmy, że ten pies, kiedy go inny pies zaatakuje, obroni się i będzie to robił naprawdę bardzo skutecznie. Więc zanim kupisz bernańskiego psa pasterskiego, pamiętaj, że to jest świetny pies rodzinny, świetny towarzysz, świetny stróż, świetny obrońca, świetny taki towarzysz do zabaw. To też pies bardzo wesoły, o czym chyba nie wspomniałem. Dobrze dogaduje się z dziećmi, ale wymaga paru rzeczy. Ale takich samych rzeczy jak wszystkie inne psy. Dużo naszego czasu, odpowiednią ilość ruchu, opiekę weterynaryjną i wtedy będziemy mieć psa genialnego, psa, który nie będzie nam sprawiał raczej żadnych problemów, tylko niestety cały czas będzie nam wisiało nad głową to, że te psy niestety zbyt długo nie żyją. Oczywiście no tego się nie da zmienić. Odpowiednia opieka weterynaryjna, ruch, odżywianie i ten wiek powinien być w tych górnych granicach, niekiedy osiągać nawet te 10 lat, ale niestety o tym musimy pamiętać. A tak, to świetny, genialny pies, pasujący naprawdę dla wielu, wielu, wielu osób. Tutaj zapraszam na wszystkie materiały na moim kanale, na którym mówię o tych psach i tam może czegoś dodatkowego się dowiecie. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał, inne materiały dotarły jak najszerzej, czy też wrzuć na swoje media społecznościowe. Każda taka motywacja, każde takie właśnie wsparcie tego kanału pozwala nam dalej tworzyć, tak żeby te materiały docierały jak najszerzej. Na dzisiaj dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.